Jesteśmy zadowoleni, bo nie tak sobie zakładaliśmy, żeby ten mecz wyglądał. Myślę, że przeważnie, szczególnie w pierwszej połowie zostawiliśmy Legii za dużo miejsca i swobodnie sobie Legia rozgrywała piłkę. Za każdym razem spóźnieni, za każdym razem za daleko od przeciwnika. No ale w drugiej połowie już to wyglądało ciut lepiej. Tym bardziej szkoda, bo w 90 minucie mieliśmy piłkę meczową i gdybyśmy ją wykorzystali, to już byśmy byli spokojni, a tak to... W dalszym ciągu musimy walczyć o to, żeby się utrzymać. W naszej sytuacji zadowalały nas 3 punkty i nie musielibyśmy się interesować innymi wynikami. A tak dalej jest niepewność. A mecz myślę, że graliśmy cały czas konsekwentnie z wyczekiwaniem na swoją szansę. No i była taka w ostatnich minutach, no ale co zrobić, nie wykorzystaliśmy jej i dalej piłka w grze. Mieliśmy tą 100% sytuację, żeśmy nie wykorzystali. Trudno, no cieszymy się, że z tyłu na zero, ale nie udało się nic strzelić. W razie czego jedziemy na Jagę i jeszcze wszystko w naszych nogach. Grzegorz Kuświk miał świetną sytuację, no zdarza się nie wykorzystać, a szkoda, bo w tym sezonie już mieliśmy dużo takich na sytuacji, gdzie mogliśmy objąć prowadzenie gdzieś w ostatnich minutach, no nie udawało się, dlatego tak nasza sytuacja wygląda. Trzeba gryźć trawę, tym bardziej, że gramy o utrzymanie, tak? Szkoda, że w tych poprzednich meczach u siebie przede wszystkim nie wyglądało to może tak jak dzisiaj z determinacją, ale no trudno, gramy dalej. A znamy mnie lubię przydało u siebie z Lechią Gdańsk 0-3. Mecze, które zaczęły się o godzinie 18:45.